Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. Szczerze mówiąc, nie chciałem zajmować się na razie Beat Boyem, bo autorzy kontaktują się w sprawie recenzji z praktycznie każdym youtuberem pod słońcem, więc cóż można dodać do takiej konwersacji? Ale im więcej przyglądałem się temu, jak operuje ta firma, tym trudniej było mi przejść obok tematu obojętnie. Napisała do mnie miła pani z Hongkongu z pytaniem, czy nie chciałbym zrecenzować ich produktu na arn.eu. Miałem jej, jak to zazwyczaj robię, odpisać, że bardzo mi miło, ale nasz terminarz jest już w miarę wypchany. A potem zacząłem robić odrobinkę researchu. Na ich stronie www znalazłem zdjęcie konsolki naładowanej pirackimi grami, a na Facebooku całe morze niezadowolonych klientów wystawiających produktowi jedną gwiazdkę. Wiedziałem, że coś takiego to ja muszę zobaczyć na własne oczy. A gdy przemiła pani dopisała, że żeby dostać darmowy egzemplarz konsoli do recenzji, muszę im dać $15, to byłem pewien, że trafiłem na żyłę złota wschodniego januszowania. I to nie zapłacić $15, a wysłać pieniądze na jakieś tajniackie konto, nie podpisywać się, a potem mailowo potwierdzić, że przelew został dokonany. Co tu się w ogóle dzieje? Po drodze pani Luana przeprowadzała ze mną też tajniacką sondę na temat tego, w jakim kraju mieszkam i dlaczego odpisuję jej z innego maila w tej samej domenie i żądając, żebym odpisał z adresu, na który wysłała wiadomość. Tak jakbym to ja kontaktował się z nimi i próbował coś od nich wyciągnąć, a nie na odwrót. Co to za dziwaczna firma? Przejdźmy jednak do meritum. O co tak naprawdę chodzi z tym Beat Boyem? Otóż sprzedawany jest on jako konsola mogąca odtwarzać 300 gier na NES-a. Tak jest napisane nawet na pudełku. 300 FC, czyli Famicom Games Preloaded, tak? 300 gier na Famicoma czy NES-a w wersji angielskiej, nie chińskiej, z ekranem 2,2 cala, kąty patrzenia 360 stopni i wbudowaną baterią, która pozwala grać 2-3 godzin, plus możliwość oglądania obrazu na telewizorze przez wyjście wideo. Brzmi całkiem fajnie, prawda? Format wyraźnie przypomina Game Boya, na obrazku widzimy gry z NES-a, wszystko gra i mamy kolor niespodziankę najwyraźniej. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że no po pierwsze jest to chińska konsola, najprawdopodobniej podróba, na 100% wszystkie gry na samej konsolce to piraty. No już na dzień dobry możemy sobie to powiedzieć i mieć to już za sobą, że na pewno nie jest to oficjalnie licencjonowana konsola i na pewno nie są to oficjalnie licencjonowane gry. Kabel wideo jest w zestawie, co jest bardzo miłym dodatkiem. I kabel do ładowania USB, co również jest bardzo fajne. USB to dzisiaj najwyraźniej już taki de facto standard do tego typu konsol. I samo urządzenie nasze jest białe najwyraźniej. I tu się dopiero zacznie zabawa. Otwórzmy je. Jest dużo mniejsze od standardowego Game Boya. I skąd się w takim razie biorą te jednogwiazdkowe recenzje? Skoro Beat Boy zapowiada się całkiem fajnie. No przecież to nie mogą być wszyscy fani legalnego oprogramowania, no bo to tak nie działa w internecie niestety. Więc nikt nie wystawiałby... To się chyba nie otwiera. Jednej gwiazdki tylko dlatego, że wgrane są tu jakieś nielicencjonowane gierki. Leciutka. Sterowanie całkiem przyzwoite. Przyciski start i select już gorzej, ledwo się wciskają, są takie jakieś dziwnie głębokie. Tu mamy nasz zasilacz, tu mamy na prawdopodobnie suwak głośności. A tu będziemy mieć włącznik. Najśmieszniejsze jest tutaj złącze miejsce na gniazdo na kartę SD. Oczywiście urządzenie nie przyjmuje kart SD, nie ma możliwości do grania dodatkowych gier, więc wszystko to jest pic na wodę, ale... No proszę, głośna muzyczka. Okej, okay, słuchajcie, i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że 300 w jednym, tak jak pokazuje moja konsola, to jest jedno wielkie oszustwo. Podobno większość ludzi, którzy dostają tę konsolę, mają tam załadowane powiedzmy 100, albo 130, albo 70. I większość tych gier, które tutaj niby mają być, nie są wgrane na ich konsolkę. Czyli recenzenci dostają jeden egzemplarz konsoli,
z 300 grami, a potem ktoś kupuje tę konsolę i dostaje z jakiegoś powodu mniej gier. Nie mam pojęcia, o co chodzi, nie mam pojęcia, dlaczego się tak dzieje, nie mam pojęcia, kto jest za to odpowiedzialny, ale to jest naprawdę strasznie dziwne, że reklamowane jest jako sprzęt z 300 grami, a większość ludzi nie dostaje tych 300 gier. O co chodzi? Nie mam pojęcia. W każdym razie, tak jak było powiedziane wcześniej, jest to konsola z wbudowanymi 300 grami, w takim typowym selekterem gier na NES. I nie ma możliwości poszerzenia tej liczby gier. 300 gier tu jest i 300 gier tu zostanie. Ale zobaczmy, mamy tu jakieś gry z serii Kunio-kun. Tak jest, czy jest na przykład mój ukochany Kunio-kun Nonoketsu Soccer League. Zwróćcie uwagę na to, że ekran jest naprawdę przyzwoity. Spróbujmy Kunio-kuna, zobaczmy. Technos Japan. Ach, dobra, to jest starsza wersja, to jest World Cup. Ale gra praktycznie ta sama. Najwyraźniej zdążyłem ją rozładować. Ale od czego są powerbanki, nie? To jest prequel do popularnego Gold 3, czy jak to się nazywało, tak naprawdę Kunio-kun Nonoketsu Soccer League. Za granicami Japonii ta gra została wydana jako Nintendo World Cup w odpowiednio zmienionej formie. W każdym razie działa, jest spoko. Da się stąd jakoś wyjść łatwo, jakimś skrótem R jak reset. No i jesteśmy z powrotem w menu. Super Mario Brothers. Sprawdźmy Mariana. Po dźwięku poznamy, jaki mamy tutaj format gry. Brzmi jak wersja... jak dobrze odtwarzająca się wersja NTSC. Więc ten emulator, który tu się znajduje, nie jest wcale taki zły. Jest Contra, 24 w jednym, są jakieś pirackie Pokémony. Spróbujmy Contra, bo wydaje mi się, że to jest dodatkowy kartridż wewnątrz kartridża. A nie, to po prostu Contra. Jakaś zmodyfikowana. Czemu tu jest jakiś touchgameplayer.com? Czemu to jest tak touchgameplayer.com? Okej, jest wgrany jakiś chyba ROM hack. Oczywiście te dwa dodatkowe przyciski to przyciski turbo. O, zginąłem. Super. To przyciski turbo. Znowu zginąłem. Fantastycznie. I działają, jak widać. Można robić hop hop. Więc turbo również funkcjonuje jak powinno. Spróbujmy te Pokémony. Zobaczmy, co to jest. Pocket Monster. Pan Pikachu. Czyli nie wszystkie z 300 gier są tutaj licencjonowane. Więc nawet jeżeli traficie na wersję z 300 grami, ojej, jaka fantastyczna gra. Nawet jeżeli traficie na wersję z 300 grami, to nie liczcie na 300 hitów. A propos, sprawdźmy, czy działa wyjście wideo. Jeżeli widzicie w tym momencie gameplay z telewizora, to znaczy, że wyjście wideo działa. Czy mamy tu jeszcze jakieś fajne gry? No mamy Contra, mamy Super C, mamy beznadziejne Contra Force, są Double Dragony, są Chip and Dale oba, plus wersja trzecia, czyli ten dziwny pirat. Są Robocopy, Mission Impossible, Tiny Toon Adventure, Ninja Gaiden 2 i 3, Adventure Island, Żółwie Ninja, Tournament Fighters, uwielbiam tę grę, Wampan, Rad Racer, Super Speed, no wybór jest nie najgorszy tych gier, trzeba przyznać, Angry Bird 2, no w to muszę zagrać. Chwileczkę. Może się mylę, ale w Angry Birds chyba się grało trochę inaczej. Co? Street Fighter, Mortal Kombat, Snow Bros, Spider-Man, Batman, Power Rangers, to była fajna gierka. Znaczy, to nie są Power Rangers, to oczywiście japońska gra.
Ale fajnie się w to grało, to jest... Oczywiście gra oparta o japońską wersję Power Rangers, czyli... Czyli nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginałem, oprócz wyglądu postaci. Czy z oryginałem, znaczy z wersją zamerykanizowaną. Ale samą grę się zawsze fajnie grało. Więc to też jest na tym kartridżu. I wciąż wrażenie robi na mnie ekran. Oczywiście na żywo wygląda jeszcze troszeczkę lepiej niż na gameplayu. Dobra, ale mieliśmy przelecieć przez wszystkie gry. Od końca może. Mamy Small Mario. I tu na samym końcu są już wyraźnie jakieś haki i modyfikacje. Są też wymieszane zwykłe gry, więc mamy Warpmana, Urban Champion, jakieś różne homebrew, oryginalne Mario Brothers, jest Load Runner, Hyper Olympics. No jest cała masa klasycznych piratów, no czy te, tak jak można się było spodziewać po chińskich produkcjach, ale również sporo tych typowych chińskich gier homebrew tutaj. W każdym razie, no, bierzcie pod uwagę, że jeżeli zdecydujecie się tę konsolę zamówić, to ona niekoniecznie musi mieć 300 gier w jednym. Po tym, jak bardzo negatywne są recenzje tego sprzętu na oficjalnym profilu firmy, ludzie mówią, że dostają konsolę o dużo mniejszej pojemności, ale oprócz tego, szczerze powiedziawszy, obawiałem się, że konsolka będzie dużo, ale to dużo gorsza. Firma zrobiła na mnie bardzo złe pierwsze wrażenie. Sam produkt, no, nie jest może szczytem unikatowości, ale swoje zadanie sprawdza. Jeżeli bateria faktycznie trzyma do tych 2 godzin, to może to być ciekawe urządzenie do zabrania w podróż. W zależności od tego, czy jesteście zainteresowani tego typu urządzeniami, no i czy kwestie moralne pozwolą wam zakupić konsolę pełną piratów, jakby nie było. Z takiej czysto obiektywno-recenzenckiej perspektywy natomiast urządzenie wcale nie jest takie złe, pod warunkiem, że autorzy nie zrobią z was idiotów i faktycznie wyślą wam produkt, który zamówiliście. Tyle w temacie BitBoya. Kurczę, całkiem fajnie wykonany. Bardzo taki twardy plastik, nawet się nie ugina. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Niedługo zinwentaryzujemy sobie tę konsolę, pewnie na livestreamie. A ja na razie żegnam się z wami. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Loading. Go.